Hej, dzisiaj nagram trochę filmów o garze, a w zasadzie może o garach dwóch. To jest jedna sztuka, którą posiadam na ten moment. Ona była, w zasadzie można powiedzieć, w oryginale minus pompka, której brakuje pod bakiem i minus okapnik przy oryginalnym gaźniku. No a teraz, jako że jedna sztuka, którą mam, jest niejeżdżąca, to ta dostała kilka części. Na ten moment ma założony gaźnik, ten PHBG17 podróbkę i głowicę słoneczko. Głowicę słoneczko kupiłem już jakiś czas temu, ale nie miałem okazji jej zakładać. A że jakiś czas temu przytarł mi się cylinder w tym ogarze, to postanowiłem założyć nowy cylinder, wykorzystać tą głowicę, która leży u mnie na półce, i założyć gaźnik. Gaźnik nie jest jakoś wyregulowany, zresztą ten ramet stoi sobie, jest odpalany raz na jakiś czas, nie wiem, na pół roku. Ostatnim razem jeździłem nim jakoś w zeszłym roku, w sierpniu. Mamy maj, więc trochę czasu upłynęło. Nie wiem, czy tam jeszcze jakieś paliwo jest w baku, bo dopiero go wyciągnąłem z szopy. Jakaś resztka. Może odpali. I zobaczymy sobie, czy pochodzi na tej głowicy, czy w ogóle będzie chodził. I trochę poopowiadam właśnie o garach. O, mam takiego drugiego ogara, którego też tam było widać u mnie na filmach. On był troszkę poprzerabiany, żeby wyglądał jak jeden jeżdżący kawałek motocykla, bo a w zasadzie motoroweru, bo był wyciągnięty z tyłu szopy, był cały przerdzewiały. Co mogłem uratować, to uratowałem, ale na przykład bak musiałem kupić cały drugi. Błotnik tak obciąłem, bo reszta była wygnita. No zresztą, dlaczego on teraz stoi, nie jeździ? No, tak wygląda obręcz, tak? I mniej więcej tak jak wygląda ta obręcz, cała zardzewiała. Te nyple są powyrywane z obręczy, no dlatego, że już była bardzo słaba i tutaj już nie pamiętam, co się stało, ale dostał jakiegoś strzała i nie wytrzymało i wszystkie te nyple popuszczały. No i też dlatego on sobie tak stoi na uboczu. I w tym ogarze miałem właśnie założony cylinder z membraną. On jest zatarty, dlatego ten ogar teraz stoi, nie jeździ. Będę go wyciągał. Ok, tu mam oba cylindry. Oryginał nieruszany i ten zmodyfikowany przeze mnie. To po kolei. Okno wydechowe jest powiększone i poszerzone. W sumie nie miałem pomysłu na to okno wydechowe, więc je poszerzyłem i górą, i dołem. Natomiast głównie jest ono szerokie u góry. I to miałoby wpłynąć, przynajmniej w teorii, na to, że więcej by było mocy u góry, jeżeli nie mieszam oczywiście. Kolejną rzeczą, która jest zmieniona w stosunku do oryginału tutaj, to powiększenie kanałów kłuczących. O, jeden koło drugiego. Tu jest kupę mięsa, które można wybrać. I wtedy te kanały wyglądają w ten sposób. O, spróbuję włączyć lampę. Starałem się też, żeby te powierzchnie były w miarę regularne, aczkolwiek lekko herpowate, bo jakbyśmy uzyskali tutaj lustro, to nie byłoby zawirowań mieszanki i była ona by mniej wymieszana, że tak powiem. Nie pamiętam już tych profesjonalnych określeń. I co jeszcze? No tutaj główną zmianą jest mocowanie. O, może już zgaszę tą lampę. Główną zmianą jest zaszlifowanie tej góry tutaj, takiej nieforemnej, że tak powiem. Po to, żeby mogło przyjść takie mocowanie na zawór membranowy. I on tutaj jest na gładko. Zaraz odkręcę zawór membranowy, to
to pokażę wam, jak to wygląda. Ok, dobra. Mamy zdjęty zawór membranowy. Tak on wygląda. To jest od AM6. Igła tutaj wygląda tak. Mamy mocno powiększone okno ssące. Razem z boost portem. O, tutaj pięknie widać przytarcie. No i co? A jeszcze tam światła troszeczkę. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tutaj mamy fragment szpilki. Po to, żeby nie było ubytku materiału, no bo w oryginale okno nie jest centralnie, tylko jest offset do prawej strony, bo po środku idzie rama. A w moim projekcie okno jest bliżej siatka. I ten cylinder na razie nie jest w użytku, bo jest zatarty. Co widać od tej strony. Na razie tak sobie będzie to leżało. Pewnie albo dam ten do szlifu i poszukam tłoka, albo kupię nowy zestaw i nowy zestaw przerobię z powrotem pod ten zawór membranowy.